Cześć, witam was, tutaj znowu Piteł. Poleciałem trochę do przodu tym razem, bo chciałem pozbierać trochę lutu. Tutaj mamy Galvena, tutaj jest skrzynka. Tutaj na dole jest skrzynka, tutaj jest pachnąca gałąź, gdzie teraz stoję. No i tu była masa lutu. Ja chciałem to po prostu pozbierać, żeby nie przechodzić przez ten znowu. I tak musiałem przez to przejść. Bo to mi było to, bo to mi... To, ten trujący mech, bo on z... Jezus, ściąga truciznę. Pójdzie, to jest to miejsce. No i tutaj był ten jeden przeciwnik, tutaj była masa lutu, chciałem to pozbierać, żeby na odcinku nie latać. Bo wtedy będę mógł więcej odcinka trochę przeznaczyć na samą grę. Więc tego, no to co, lecimy. Mam ostatnio trochę problem z gardłem, jak słychać. Więc jak będę kaszlał, czy coś, postaram się wyłączyć mikrofon, żebyście tego nie słyszeli. Ogólnie to jest to fajny myk z tymi rąbańcami, tylko nie wiem, czy mi strzału nie zabraknie. Bo może mi zabraknie strzału, urna uroków. Dobra. Patrz. Nie, może mi nie zabraknie. Ale już tak nie mam ich za dużo. Bo to jest jeszcze trochę lutu pozbierania. Tam na dole, gdzie była ta gałąź, nie wiem, czy wam mówiłem, tam gdzie była ta trucizna taka. Tam też była skrzynka i tam też coś było. To chyba był ten fragment butelki Estusa. No Jezus, jak odszedł. Myślałem, że go jeszcze utrafię. Tutaj dopiero dołączymy do pierwszego przymierza i już nie będę go zmieniał. I to pierwsze przymierze to będzie. To jest przymierze to słoneczne. Sunbro. Jezus. Nie bij mnie. No. I Jesus, czy tam. O Boże, w pierdolu. Tak, Bóg w pierdolu jest wielki. Pomaga swym wyznawcom. W przeciwieństwie do takiego. Chrześcijańskiego Boga. Bóstwo w chmurach. Ciap. No i tutaj jest ognisko. Tylko je rozpalamy i lecimy dalej od razu. I teraz tak, trzeba iść na prawo, czyli idziemy na lewo. O, i tutaj będzie sieka. Nie wiem, czy mi strzał wystarczy. Walka z tymi rąbańcami tu będzie trudna dosyć. Bo jest ich czterech. Chodź. Ała, nie, dobra, już. Już mi się odechciało z tobą walczyć. I po to biegłem tutaj, bo tam jeden staje. A to trzeba zwrócić uwagę. No, halo. Halo, gro. Dlaczego ty się mnie słuchasz, powiedz mi, gro. Dlaczego jak ci każę zrobić unik, to ty nie robisz tego uniku. Nie no, z nimi to trzeba ostrożnie. Ała! Ostrożnie, po czym dostałem obrażenia, patrzyłem na tego u góry, świetnie. Tutaj lód leży. Muszę zdążyć się napić i spierdolić stąd, zanim mnie zaatakuje. O właśnie. Jest! Nie dostałem obrażeń, tym razem udało się. Nie! Fuck. Shit, motherfucker. Dobrze. I... No, nie, na prawo. Dobra. Fire! Ała! A w sumie nie mogę niego poprzeć trochę jeszcze.
Oh shit. Nie! Nie, leave me! Fuck you! Motker footkers! Wo! Jak to było bardzo na styk. To jest czysty skill. To nie było w tym ani grama fartu, naprawdę. Oh shit. To jest czysty skill. Czysty skill wpłynie. Z pojedynczym może miał szansę. Ale nie tym, nie tą bronią. Ała. 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 I tak nie można wrócić w tamtą stronę. Z powrotem, fuck! Mother Fuckery. Fok. Tempy chuje. Ała. Nie. Oni chcą mnie zrobić na kotleta. Ała. 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 No, nie mam HP. Kurwa, nie mam HP, ja pierdolę. Nie w tą mańkę, tylko tu. O, ja pierdolę. Miałem nie kląć, ale no jak nie kląć, prawie obarłem. To było prawdziwy na styk. halo, pomoc? Nareperować? Usiadł! Serio, kurwa. Serio. Taki kurwa Beb podszedł i mnie na hita ściągnął. Ja pierdolę, gdzie jest moja druga postać? Gdzie to wszystkie te moje pierścienie? O Boże. Boże w pierdolu, dopomóż. A jeszcze nie mam żadnej katany. Boże, jaka bieda. To nie ta postać. Ja bym chciał, żebyś mi naprawił mój pierścionek. Dzięki. Wracamy do Doliny Żniw. Dolina Żniw. Trzeba tam wrócić i zebrać cały tamten lód. A to nie będzie łatwe. Patrząc po tym, jaki wpierdol tu dostaje niewiarygodny. Ale zrobimy tak. Ja pokażę wam tutaj większość secretów i tak dalej. Tutaj ogólnie na dół można zejść i żeby zebrać chyba tam jakiś pierdół, nie warto nawet. I właśnie widzieliście tam w każdym. W każdym z tych zamkniętych praktycznie jest coś do podniesienia. Trafiają się niektóre puste, w niektórych są przeciwnicy, ale to są tylko beby. Jak tam idzie, tam gdzie ja wylazłem stamtąd, tam jest lizard do zabicia. Ten wiecie, z tytanitem. I tutaj jest jeszcze jeden sekrecik w tym miejscu. Mother Fuckery, że otwieraj. Dobra, on otworzył, teraz musimy przejść za niego tu. I go teraz tak wyki, żeby on chciał zaatakować mnie. Łap Steinem i polat za mną. O, dobrze, że tego nie zgarnąłem na tarczę, bo bym było po mnie. Chodźmy. No chodź tu. Ty pod ludziu. No gdzie ty idziesz? Mam ci oddać.
No atakuj mnie. A ciebie nie chcę zabić przypadkiem, gościu. O shit, zaraz ty mnie zabijesz, chwilę pójdę. No chodź tu! Może mi inaczej, ja wam objaśnię, co on ma zrobić. Wyjdzie tam, te tam jest, sam są te rzeczy do podniesienia. I on musi przypierdolić łapą w te... w tą ściankę tam, żeby ją rozpierdolić. Zniszczyć. Gościu, zaraz cię zabiję. Jeden hit i cię nie ma. Ty rozumiesz, że masz tam te drzwi zniszczyć? On się chyba przycił, nie może tam wrócić teraz. Mam takie wrażenie, że dla niego tutaj jest już ściana i on tam nie może wrócić. No idźże do tyłu! No znowu zgarnąłem na tarcz. No nie w tą stronę, typie. Ogólnie trzeba go tam do środka zagonić, żeby on pierdolnął w tą dom. W te tamte deski, bo my nie możemy i tam jest... tam jest stara halabarda rycerska, tam stara pika rycerska, coś takiego. Tam coś tam kurwa starego rycerskiego tam jest, chyba dusza i coś tam jeszcze, sobie to potem pewnie zdobędę. Tutaj mamy jeszcze jedną rzecz. No i tędy właśnie wychodzimy tam z tamtej strony, mogę wam w sumie to pokazać. Tutaj jest to gówno. O Boże, gdzie to jest? Tego tu nie widzę. Zejdź to za drzwi. O tu jest. No wychodzi tą drabiną, gościu. No i tutaj mamy tą drabinę, że na zewnątrz, co nam pokazywałem. Dobra. Ile mam czasu? 12 minut w porze. Ja się tam potem wrócę, co to potem zbiorę. Tutaj jest jeszcze jeden myk. Bo tu można wskoczyć. I zabrać sobie to. Tutaj dalej też jest. O tu. Opędzluję sobie to. I lecimy od razu stąd. Tu. Na prawo. Na prawo. Jesteśmy przy wyjściu. O, już myślałem, że będzie na styk. A tu Louis. Ciekawe, czy zdążę. Zdążyłem. Dobra, i tam widzicie też jest lód. To jest tych dwóch bombli. Tutaj jest pan kolega z młotkiem. Pan kolega młotkacy. Ja mam wrażenie, że ten miecz trochę na nich za słaby. Tak, 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 zdziepko. Czy ja mam coś lepszego? Coś tu nie jest tym mieczem. To jest plus 6. No. Dobra, to tym się pobawię, plus 6. No, mam wrażenie, że będzie lepiej. I teraz tak, idziemy sobie tędy. Przynajmniej ja tutaj zawsze idę. Bo ja jestem sam, bro. Dobra. Zastabujemy go. No trochę ostatnio pograłem, więc... trochę lepiej mi ogólnie będzie szło. Mam takie wrażenie. Mimo tego, że mam mniej HP niż zwykle. Jest lepszą zbroją, no. Przystępujemy do przymierza. Bo tutaj jest właśnie to przymierze. Zresztą pójdź do przymierza. Naucz się gestu. Chwalmy słońce. Dobra. Zatem teraz. Tutaj wszystko zrobiliśmy już. Tutaj już nic więcej nie ma. Tam jakieś tylko te pierdy są, te dusze. I teraz tak. Ten kolega tu zaraz do nas przejdzie, przez trutę. Chyba za mało tych słoików rozje, bo nie jest za truty, mam wrażenie. O ty frajerze, ty. O ty ziomek. Spokój. Do piachu. A, dobra, no i tutaj mamy jeszcze dwóch typa.
Tam jest jeden, tam jest drugi. Oni do mnie i tak przyjdą. Więc sam z chęcią sobie jednego zastrzelił. I w dup sztala, dobra. I teraz tak. Tutaj jest jeden bąbel. To może go sprowokować, żeby... Leży. Dobra, teraz tak. Myk jest taki, że jak idziecie sobie tu, idziecie sobie tu na prawo, tam na końcu macie taki skarb i to jest... ten. To już na 100% jest odłamek stusa, w sensie ta część jest stusa. Czyli w tamtym miejscu nie było stusa, tylko na pewno... co tam było? Chciałem kichnąć. Dlatego włączyłem mikrofon. Tam coś było, to też jest mega przydatne. Już nie pamiętam, co coś tam było. Może ulepszenie do tego. Tak, chyba to było. Płomyk. Chociaż nie jestem pewny. No tam w tej skrzynce, co mówiłem, że w tamtej truciźnie była. No ja aktualnie nie mam jak tam się porządnie dostać. Będę musiał pofarmić sobie trochę tego trującego mchu z tych motyli. Bo tutaj nie mam tego. Nie mam jak tam się dostać kompletnie. A tam jest ten i tam jest jeszcze na prawo jest sekret. I tam można włożyć kamienny klucz Farosa, żeby przejść jeszcze dalej kawałek i tam jest skrzynka następna. Tak, i no i tutaj jest ten dings. I tam, nie tutaj, zaraz wam pokażę. Bo jest tutaj takie... O, tam, można skoczyć stamtąd z góry, tam gdzie jest ten bąbel, co go widzicie. Tam można wskoczyć, atakując po prostu, jak skaczecie, żeby zaatakować, żeby wiadomo, miecze, żeby zrobić ten atak z wyskoku. Znaczy podczas padania. I tam jak pójdziecie dalej na lewo, to tam będzie, półpłytka. Jak naciśniecie na półpłytkę, to tam z pleców wam strzały zaczną strzelać. Po lewej stronie obok płytki będzie jeden przeciwnik, pojedzie dalej. Tam będzie skrzynka i po lewej stronie od tej skrzynki będzie taka wyrwa i w tej wyrwie też będzie przeciwnik. Ja bym tego nie będę pokazywał, bo tam jest tylko ciężka kusza, a to mnie nie jara. Fok. Oczywiście. Oczy kurde wiście. Mam jeszcze, dobrze, sobie zużyję. Dobra. No, tam nawet się nie śpieszę jakoś szczególnie. Ale już te ścierwa bym z chęcią pozabijał. Aha, ten mnie ogarnął, ten też mnie ogarnął. Oczywiście, że mnie pierdyknie. Następny, chodź pod ludziu, chodź. Dobra, pod ludź leży. Mi się wydaje, że jeszcze mam trochę za słaby ekwipunek, żeby z tym bossem walczyć. Bo jego trzeba rozpieprzyć mega szybko, bo jak on mnie raz zeźre, to trochę będę miał lekkie, minimalne szanse, że tam go pokonam. Znaczy, w sumie on mnie ani razu nie zabił, ale wątpię, że z tym ekwipunkiem dałbym radę jakoś tam sprawniej zabić, tak? Bo to jest ogólnie, proszę, ten, taki jebaniec. Zresztą pułapka, no właśnie. Nawet nie, czy to nie jest przypadkiem moja wiadomość z innego konta. Chyba, że tak nie działa, że konta... pomiędzy kątami też działają. Bo mi się wydaje, że wtedy też to pisałem, że to jest pułapka, bo ludzie widziałem często tu ginęli. Dobra. To myślę, że... Fuck. Ła, wiedziałem, że tak się skończy. Wręcz, że mi tej skrzynki nie rozpiździł, bo będzie problem. Wyjdź tam ten ziomek, bo mi skrzynkę rozpiździsz. No, to leży. No i teraz sobie podniesiemy lucik. Znaczy nie podniesiemy, bo tu oczywiście trucizna jest, a jakby inaczej. To mnie zatruło? Nie, no to właśnie myślałem, że jest na styku.
No i tam jest ten boss, nie? I to jest taki Jabba Hutt, ja wam go jeszcze pokażę, tylko no mówię, ja muszę ogarnąć cały ten lód, który tutaj leży. I to już będzie w następnym odcinku, myślę, pójdziemy od razu na tego Jabba Hutta. Chociaż... Może damy sobie z nim radę? Ha. Zobaczmy to. Co ja tu mam za ekwipunek? Coś do leczenia mimo wszystko by mi się przydało, może mnie zaatakuje. To sobie wezmę na pasek szybkiego wyboru. Chociaż nie, lepiej to. Tutaj wezmę sobie coś innego. A tutaj bym sobie wziął... Nie... Czy mam coś, co jest w stanie mnie wyleczyć jakkolwiek? To sobie wezmę, bo i tak nie będziemy się posługiwać zaklęciami. I Boże błogosławieństwo sobie wezmę. Dobra. Może damy sobie z tym gunowym radę. Aha, nie mogę tego zakląć, bo to już jest zaklęty. No tak, zapomniałem. Dobra, no to idziemy na niego. Jabba Hutt. To z niego najlepszy sposób ogólnie biegać wokół niego. Bo jeżeli on mnie zeżre, to ja będę w dupiu. A teraz właśnie chciał to zrobić. Dobra, już chciał się obracać, bo masz taki atak, że się obraca, też niszczy ekwipunek. Ogólnie jakby mnie zeżar, to by mnie wypluł i nie miałbym wyekwipowanego kompletnie żadnego ekwipunku, bym na golasa biegał bez broni, bez niczego. Ale potem bym mógł sobie to po prostu założyć podczas walki. Nawet nie zużyłem potionów, o jak fajnie. No cześć. Sorry, sorry, przewinęłem wam, przyzwyczajenie. Sorry, sorry. Dobra, stara się już. Tutaj mamy ognisko. I na tym zakończymy nasz odcinek. Trzymajcie ciepło. Cześć.